czy masz odwagę powiedzieć ono? I stałem tam, gdzie stało domo. Thank you.
Witajcie, jesteśmy przy teście kolejnego systemu z serii Linux Zorin OS 16, tym razem wersja Lite. I akurat wersja bardzo ciekawa, ponieważ jest to ten sam system na bazie Ubuntu. Tak jak mówiłem, trzy wersje mamy: Core Pro Lite, Core i Pro. Jest dla komputerów i5, i3, i5, i7, a Pro dodatkowo jest wyposażona w oprogramowanie do edycji grafiki i filmów. Natomiast wersja Lite jest dla komputerów z procesorami Intel Celeron, Intel Pentium, które wyszły razem z generacją, z pierwszą generacją i3, czyli od roku 2008, kiedy zakończyliśmy działania na procesorach Core to Duo, więc po zejściu z Core to Duo na Intel Core właśnie to są pierwsze procesory, na których możemy odpalać Zorina w wersji Lite i jest on na bazie nie Gnoma, tylko na bazie XFCE, czyli jest dużo bardziej oszczędny dla zasobów. Zobaczmy sobie, jak on sobie tutaj pracuje. Widzimy, już to całe menu jest inne, troszeczkę to inaczej wygląda. Jest też widać znacznie szybsze, ale najbardziej mnie ciekawi kwestia systemu i pamięci. Wszystko fajnie, ciekawie, typowy XFCE. Ale zajrzyjmy sobie do Firefoxa. Moim zdaniem tego typu system właśnie w wersji Lite, nie wersji Core czy Pro, która moim zdaniem jest dedykowana bardziej dla bibliotek i dla szkół, to tutaj w wersji właśnie Zorin wersji Lite będzie idealny do używania na starszych komputerach o niskich parametrach, takich low-endowych, do Intel Celerona, Intel Pentiuma będzie w sam raz. Na średniej linii RAM-u ten system sobie wystarczająco daje radę, jak widać, gdzie obecnie minimalna ilość pamięci to jest 16 giga, zalecana 32. To tutaj on sobie wystarczająco daje radę. Oczywiście nie jest to system dla youtuberów, nie jest to system dla środowisk produkcyjnych, gdzie jednak wymagany jest albo Windows, albo macOS. Zalecane Windows 11, ponieważ nie jesteśmy w stanie na nim odpalić żadnego oprogramowania Windowsowego. On jest niekompatybilny z Windowsem, ale jest w pełni kompatybilny z Linuxem, zwłaszcza z Ubuntu i z Debianem. Więc możemy zainstalować sobie dowolne oprogramowanie typowo linuxowe, debianowe czy z repozytorium Ubuntu. Z tym nie będzie żadnego tutaj kłopotu. No i moim zdaniem graficznie też prezentuje się system całkiem nieźle, jak na system dedykowany właśnie na słabsze urządzenia, na takie środowiska bardziej socjalne, gdzie szkoły, gdzie do celów edukacyjnych będzie w sam raz, ale dla youtuberów już nie. Moim zdaniem prezentuje się całkiem świetnie. Ja zostaję z Windowsem, ponieważ używam Adobe Premiere, ale myślę, że dla wielu osób, które mają starsze komputery i za bardzo nie wiedzą, co z nimi zrobić, one leżą gdzieś tam po kątach, zwłaszcza po wejściu i3, i5, i7 procesorów, wiele osób kupowało najsłabsze konfiguracje laptopów z procesorami Celeron, z procesorami Pentium, gdzie Windows chodził bardzo słabo na tych komputerach, nie wiadomo było, jak to zrobić. Teraz, jeżeli taki starszy komputer miałby nam służyć jako maszyna do przeglądania internetu, jesteśmy w stanie postawić takiego właśnie Zorina na nim i będzie to całkiem niezły sprzęt na zwykłe przeglądanie webu.
I z tym Was zostawiam. Jak macie jakieś starsze sprzęty w domu, możecie pokombinować tego typu systemy na nim stawiać i zobaczymy wtedy, jak to będzie działało w praktyce. Trzymajcie się, pozdrawiam, puszka, pa pa. Ty co kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli. Rządzie, biskupie, do Was to mówię. Wstydzi się Was dziś kraj. Nie płaczcie, siostry, kochanie, traćcie. Uwierzcie w naszą wygraną walkę. Uwierzcie w to, że już niedługo piękniejszy będzie kraj.